Mirosław Landry, podbija miłowo. Dzisiaj sobie zaczynamy w innym miejscu, bo na basenie. Czekałam pół dnia. To jest hotel? Nie mam pytań. To jest hotel? Kurde, jak to? To jest hotel. Fajnie w sumie. Nie wiedziałam, ale fajnie, bo ja myślałam, że tu basen tylko ten, nie? Nie, no nie będziemy rezerwować pokoju, no przecież mamy tutaj mieszkanie, ale sobie możemy skorzystać z atrakcji, jakie tutaj dają, nawet restauracji i tak dalej. Nie zapraszałam nikogo. Pomyślałam, że po prostu wybierzemy się na basen i kupić domek listowy. No nie. Za wcześnie na takie kroki, Mirosławie. Poczekamy, jacy synowie się tutaj pojawią. Ogóle fajna miejscówka. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś się pojawi. O! Świetnie. A nie możesz... Pływaj z tym grzbietowym. Pojawi się tu ktoś, czy niekoniecznie? Ktoś tam idzie. Co się dzieje? Drabinka ci przeszkadza? Czy ty jesteś poważny? Ja chcę, żebyś było na plecach. Jest, właśnie o to mi chodziło. Lubię to. Ale miałeś pływać, a nie leżeć w wodzie, nie? Taka różnica trudna. Ale Mirek ma wywalone. Takiemu to dobrze. Relaksuj się, relaksuj, bo jutro idziemy do pracy. No. Przyjdzie tu ktoś. Są jacyś ludzie. Nie ukrywam, liczyłam na jakieś nowe dziewczyny. To jest dzwonek. O, a to jest małżeństwo na pewno. Nikogo tu ciekawego nie widzę. Niestety. To powiem wam, że chyba się wybierzemy w inne miejsce, do jakiegoś klubu. Bo już taka pora, chociaż jest dosyć późno. Ale trudno. Co prawda jedziemy jutro do pracy, ale no... Zajrzymy jeszcze do innego miejsca. Także widzimy się już na miejscu. W sumie mogę z wami wybrać. Tu jest jakieś kafe. Tu jakieś kręgle widzę. Chodźmy do tego Galaxy Baru, bo jestem ciekawa. O, no, idziemy do baru. Spójrzcie tylko, jaki mamy bar. Świetnie to wygląda z zewnątrz, naprawdę. Strasznie mi się podoba, aż zrobię zdjęcie. Bo czemu by nie? I zobaczmy dół. Halo? Ale fajnie, nawet perkusja tutaj jest, widzę. Zaraz damy występ Mirkiem, ale będziemy się tu bawić zaraz. Nieważne, że jutro na 8 do roboty. Kto to? Janka Kowal. Ale fajnie. Przywitaj, okej. Okay. On sobie już sam wybrał, moi drodzy, potencjalną kandydatkę. Mirek? Idziesz? No to idź. Idziemy. Z Mirkiem, bo on, patrzcie, chce randkę. To może spróbujemy zaprosić właśnie tą laskę. Ale czekajcie, bo to jest... Stop. Ernestyna? Kinga? Dobra. Tu jest... Eulalia, Śniałek i te spojrzenia wszystkie, Mirek wszedł i wszystkie kobiety się oglądają, patrzcie, patrzcie, weź tam, ale czekajcie, to chyba nastolatka, co? Chyba tak, to może, tamta zeszła na dół, to weź tam, powitaj ją, powitaj ją, sieprz, a ona tam telewizor, nie. Zobaczymy, czy ona będzie chętna na randkę z Mirkiem. Chyba tak. Podziwiaj. Flirtuj. Przyjrzyj się. Tak. Ona jest chętna. Gdzie już uciekasz? Gdzie już uciekasz, kobieto? No nie wie.
że już idź do domu. Niby czy nie. Tutaj ktoś ma randkę, to nie będę im psuła, już nie będę. Wszyscy uciekli. Przyszedł Mirek i zobaczcie, wszyscy uciekają. Bez jaj. Serio? Serio? Nie wierzę. Dobra, chodź tutaj. To miejsce w ogóle jest genialne. Strasznie mi się podoba. Jest tu co robić, jest ładnie urządzone. Więc jakbyście byli ciekawi, to ściągnęła mnie z Lana Sims. Tak? Lana Sims? Sisi? Coś takiego. Czyli Lana? Zalinkuję w opisie, jak nie zapomnę, tak? Damy występ. O! Kto tu przyszedł? Ale to chyba nastolatka znowu. Nie możesz tu wejść? Kurde, ja tu zaraz sobie porządek. Wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że tak będzie. Tutaj musimy troszkę przestawiać te rzeczy. Bo się tu nie mieszczą. Zobaczcie. Zróbmy to tak. I tak, o może? Występuj rok. Teraz damy radę. Nie. Słuchaj, po prostu bez komentarza. Kurczaki. I dlaczego mi nie działa ta pauza, jak ją daję? Nie denerwuj mnie gro. Teraz powinno się dać chyba. Czy mu ta ściana przeszkadza tym razem? Już nie wiem. Teraz dasz radę? No co za typ? Co ci tu przeszkadza, ja się pytam. Zagasz to i koniec, mi to nie obchodzi. W ogóle po co aż tyle tego badziewia? Ja tu wam zaraz zrobię, kurczę bele, porządek. Za mała ta scena jest. Teraz? Dziękuję wam. Czy możecie mi wytłumaczyć, co mu przeszkadza? Bo ja nie mam pojęcia. Jaka ściana? Co ci tu nie pasuje? What the hell? Ile to kosztuje? Nie kupię ci nowej. Chcę, żebyś grał na tej perkusji. A może ja wiem, o co chodzi. Ja chyba już wiem, o co chodzi. Chyba. Ale nie jestem pewna na stówę. Zaraz zobaczymy. Oj, sorry, Mirek. No, on po prostu nie mógł wystawić tego słoiczka na hajs, tak? No, nareszcie. Pięknie. Czy ktoś go w ogóle słucha? Tyle się męczyłam, już jest 23. Przyszła jakaś laska. Chcę zrobić tą brankę, no. Czy ludzie w tym mieście nie chodzą do klubów ani nic? To jest fajne. Zobaczcie, nikogo nie ma. Nie chcę zapraszać nikogo. Tu jest ta. Ale ona idzie do domu. Nie wierzę! Chyba musisz zadzwonić i zaprosić kogoś ze swoich znajomych. Kochany. Czy to była Carmen? Nie, to jest Maja Myers. To jest Majka. Do domu. Dzieci wychowywać. Do ślubu się szykować. Halo. Tak, biedaki się kłaniają. Super. Zaprosimy kogoś na randkę. Tylko kogo? Kogoś, z kim jeszcze nie mamy romansu. Nie wiem, czy ona się zgodzi. Spróbujmy. Oh.
Danja. Świetnie. Śpiewaj. Tańczymy razem i zaprzyjaźniamy się. No zobaczymy. Czekamy na laskę. Przyszła. Gdzie ona jest? Idzie. Nie, ta. Anna Żółtko. No, no nie mogę cię kliknąć. Powitajmy ją. Ona chce z nami zrobić zdjęcie, porozmawiać i zagrać coś. No to już. Może zrób właśnie żart. Rozmawiaj. Jakieś ploteczki. Zagrajmy sobie w kamień papier nożyczki. I już tutaj chcemy flirty, co? Podrapimy po pleckach. Pośpiewamy. Ona jest napalona na nas. A która nie jest, co? Oj, chyba nie podoba im się, że przegrała w ten. Robi sobie zęby. No zaraz pójdziemy do tej budki. Pośpiewamy jej troszeczkę. No i chodźcie do tej budy. Jak tak bardzo wam zależy. Zauroczenie poszło. Dobra, co byś chciała jeszcze? Poznać kogoś nowego. Ty się tutaj skup na Mirku. I no raz. Czekajcie, bo ja jej nigdy sobie nie zrobię. Więcej. Zaproś. Żeby on mi nie wyszedł, bo jest trochę zmęczony. O, już mogę z nią robić barabara? Zróbmy sobie romantyczne. Nie, no nie będzie Barbara, bo ona nie chce jeszcze Barbara. Zrobimy zdjęcie i może weźmiemy ją na kolację, co wy na to? Może potraktujemy ją nieco poważniej. Pocałuj, gorące pocałunki. Zróbmy jej focie. I na czasie. Dobra. Co byś jeszcze chciała? W łóżku? Nie mamy tu łóżka, stara. Chodźcie na kolację. Chodźcie na kolację. Proszę nas usadzić. Coś zjemy sobie razem. Usadzić, tak. Ona jest całkiem ładna nawet. No, pani wiedźma. Całkiem ładna. Boże, my idziemy do pracy. Dobrze, że czas mi się zmienia. To jeszcze zdążę się przespać chwilę. Gdzie nas posadzi? Tutaj, o! Nie trzeba daleko iść. W ogóle jak ty wyglądasz, fajnie. Zabawiaj. Nie. Zabawiaj. Znieś to. Flirtuj. Dłonie. Cały. Przecież całusa. Zaproponuj. Nie ma oświadczeń. Nie ma. A ty, ja ci dam. Dzień dobry. Prosimy danie dnia, żeby każdy był szczęśliwy. Dziękujemy. Bawię. Idź to. Teraz zrobimy taką kolejeczkę. Całuj. Prześlij całusa. Flirtuj. Cześć dłonie. Co, nie będziesz pieścił dłoni? Oczywiście wszystko. O, już mamy rękę marzeń. Nice. No i pik majonez, może dzisiaj poprawi ją samopoczucie przed powrotem do domu.
żarło nasze. Pokażcie sobie, co lubicie. Tak, ona wygwintnie hamburgera, a my? Jakieś szyberka to są? Jakieś mięsko. No to smacznego. Teraz zobaczysz palioną twarz Mika, bo on jest niechlujny i będzie żarł po praniec pewnie. No. A ty w ogóle pokaż się, dziewczyny. Tobie, kochanie, to make-up trzeba zmienić. Czy ty przypadkiem nie jesteś studentką? Tak mi się ona kojarzy. Ładna jest bardzo. No, co o niej myślicie jako kandydatkę na dziewczynę Mirka? Balbina, ty stara próbwo. Zwoń mi stąd, do domu. W ogóle patrzcie, dwaj tacy sami. Co ona robi? Łazi i tutaj facetów wyrywa, no nie. Co byś chciał? Zaprosić Sima do domu. Ale teraz możesz to zrobić? Więcej psikus pytaj. Nie wiem co, chyba trzeba... A wykorzystamy sobie kupon, skoro mamy. Korzystaj kupon i to chyba trzeba zrobić tak, że musimy wsiąść do samochodu. A czy ona pojedzie z nami? Chyba tak, jak jest z nami w grupie. Poproś, odwieź mnie do domu. To zgodę. Aha, dobra. Czyli ja muszę ją poprosić, żeby ona wróciła do domu. No super, po prostu. Gdzie jest taka opcja? Poproś, odwieź mnie do domu. No dobra. Chodź, laleczko. Co ty robisz? Chodź, pojedziemy do mnie. Spełnię twoje marzenie. I wypróbujesz moje łóżko. No i Boże, Boże. Co za frajda grać tym Mirkiem? Przynajmniej byś wprowadził? Tak. To dobra. To widzimy się na miejscu. Jesteśmy, moi drodzy, w domu. Ja tylko zrobię szybko wieczór. Bo to bez sensu. Tam była chyba 23. Czyli pewnie było później, ale... No, tutaj nie ma takiej godziny. Bo to damy 23. Było bez sensu, było późno i... No. Nie, tam była w ogóle już nad ranem, nie 5 godzina, no nieważne. Ej, chodźcie! Ty pacuszka! Tutaj się będą działy różne rzeczy. Weź sobie idź, Miriam. Gdzie jest Anka? Tutaj pewnie stoi. Gdzie ona jest? Już gdzieś polazła. Czy poszła nam do domu? Tak, będę jej szukać, co? Można obudzić tego kota? Wstawaj! Psujesz moje plany. Gdzie jest w ogóle ta dziewczyna? Ja ją tutaj zaprosiłam do domu. Gdzież ona jest? Siedzi tutaj? Nie, wysiadła. Poszukiwania... Zaginęła laska, tak? Halo, halo, zaginiona dziewczyna. Zgubiłem swoją randkę. Tytuł odcinka. Ona to pewnie już w windzie gdzieś jest, albo nie. Miri, Anno? Bez jaj, please. Nawet nie zakończę tej randki. Ja jestem może ślepa, czekajcie. Przyjrzyjmy się uważnie. Czy ona poszła do domu? Albo jest tutaj na dole. Nie ma. Bez jaj. Ja jej nie widzę. Po prostu jej nie widzę. Gdzieś w krzaczory lewo?
Jest tutaj, Boże mój. A ty. O, wstał kot, super. Chodź tutaj do niej. Wstawaj, Mirek, ty durniu. Nie chciałbyś może, żeby ona była twoją dziewczyną? Patrz, nawet tego kota lubi. Mógłbyś spróbować starego związku. Zostaw to łóżko. On już się rozebrał. On wcale nic nie sugeruje. On w samochodzie. Teraz jak do łóżka cię przyprowadziłem. Kupię to. Wykończysz mnie. Najpierw łóżko, teraz samochód. Takie niezdecydowane tematy. Wiem, czas upływa. Wskakuj do łóżka ze mną. Mamy 50 sekund na Bora Bora. Szybciej! Szybciej! Please! No. Dajesz. Przeznaczenie. O, tak. Wstawaj. Pożegnaj ją jak należy. Bądź dżentelmenem. O, słodko. Możesz mi jeszcze objąć? Wow. Jak się ona zrzuciła. Patrz, ona może być naszą... Patrzcie, ona może być naszą współlokatorką. Może to byłby dobry pomysł? A jej nie można zaproponować, żeby była naszą dziewczyną. Tylko od razu małżeństwo. No dobra, Mirek, zrób co potrzebujesz. Ja będę kończyła odcinek, moi drodzy, bo się troszkę już przedłużył. Podoba mi się ta Anna, powiem szczerze. Co prawda dalej szkoda mi Carmen. Ale ta Anna jest fajna. I tu się zastanawiam, czy nie związać ich ze sobą. Lady Miriam, co ty robisz? Nie trzeba kupić i posprzątać? No dobra, to ja będę, moi drodzy, kończyć. Miriam idzie spać, bo rano do pracy. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa! You're having me fab, well. Yeah, I'm lonely.